Siema widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was standardowy odcinek z Dragona, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Moi drodzy, mam również dla was małą prośbę. Chciałbym sprawdzić, ile po prostu jesteśmy w stanie łapek w górę wbić pod odcinkiem, także niech każdy stawi łapkę w górę, suba i dzwonek i będzie po prostu zajebiście. Osoby, które wygrały chlebek klikera z poprzednich odcinków, macie je w przypiętym komentarzu, także dostaliście pewnie już wiadomość na maila. Jeśli w tym odcinku chcielibyście wygrać standardowo chlebek klikera na 7 dni, to musicie tutaj zostawić suba, lajka i dzwona oraz napisać w komentarzu jakiś kontakt do siebie. Najlepiej, żeby był to po prostu adres e-mail. Chlebek klikera również możecie kupić z kodem zombie na stronie chlebekkliker.pl. Także co, ja wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Nara! Dobra, moi drodzy, więc ja sobie tutaj elegancko wszystko przygotowałem. Tu mam taką dziurkę, jak to zazwyczaj po prostu ludzie robią, którzy po prostu piszą na czacie, że kto chce itemy, to ma po prostu tepać. Zrobiłem sobie coś takiego samego. Tam widzicie, że jest tołniarka i tam mam po prostu dobierkę. To jest taki zwykły po prostu na kuboidzie jednokratkowy, znaczy w sumie dwukratkowy, to jest po prostu takie pomieszczenie, żeby nikt w razie co nie wyperłował. No i co, i zaraz będziemy po prostu zrzucać ludzi. No i zobaczymy, ile tego rankingu wbije. Na start mam 675 rankingu. Ja wiem, że powinienem ten ranking zresetować do zera, ale niestety nie mam trzech główek gracza, przez co muszę mieć taki, jaki mam, więc zobaczymy, ile po prostu tego rankingu wbijemy. Także co, zaczynamy zaraz naszą próbę, no i tyle, także no. Dobra, napisałem sobie tutaj do pierwszej osoby, kto chce itemy, to tepa. No i czekamy zaraz, zanim tutaj pierwsza osoba do nas tepnie. Pewnie chwilę będę musiał poczekać, bo nagrywam to z rana o 9 i na Dragonie w tym momencie 600 osób. Dobra, moi drodzy, pierwsza osoba do mnie tepnęła, jest to ziomeczek o nicku Fario. No i zobaczymy, czy Fario ma tu jakieś itemy, czy jest on może bez gildii, bo zazwyczaj też mogą osoby bez gildii tepać, jakieś bez setów czy coś takiego. No i jest Fario jako pierwszy tutaj do nas tepnął, jest to ziomek, który ma tutaj elegancko itemy, więc idziemy go po prostu sklepać. Dobra, Fario, widzowie, tutaj widzę, że przygotowany, ile on ma rankingu? 500 rankingu, ja myślę, że ma 300 rankingu, ma 500 rankingu, jest gildii yerba. No i zobaczymy, czy z tego wyjdzie, czy uda nam się go po prostu zabić, czy się nie uda nam go zabić. No, mamy oczywiście, że będzie. Mam oczywiście nadzieję, że będzie to ta pierwsza opcja. No ale to nigdy nie wiadomo, widzowie, jak to jest. Dobra, ziomeczek sobie zjadł koksa przede mną, co jest bardzo ważne. No i zobaczymy, czy uda się, żeby on tutaj polizał. Bania upadła? Czy uda się go zabić? Ach, myślałem, że tutaj ziomeczek sobie po prostu zda szybciej niż myślałem. No bo gdyby bania upadła, to byłoby po prostu zajebiście i po prostu jakby sobie zdał, tak? Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, zmieniamy sobie seta. No i gościa po prostu klepiemy. No, musi być to nasz kill, nie widzę tutaj innej opcji. Mam nadzieję, że teraz ziomek poliża, jak będzie jadł tego koksa. No, ziomku, nie powinieneś już jeść koksa? Je koksika, ale niestety nie polizał. Wiecie co, i jako, że każdy prawilny tutaj ziomeczek, który robi oszusty takie na czacie, to się dobiera, ale ten typa zlagowało. Ziomek dostał laga. No nieźle, także pierwszy kill plus 17 rankingu, 692. No nie spodziewałem się, że pierwszego typa, którego tutaj tepnę, tego po prostu zlaguje. No nieźle. Dobra, moi drodzy, tepa do mnie kolejny ziomek, jest to typek o niku X Kacper. W ogóle tutaj ziomek mi cały czas spami, się mi gildię zaraz przebije, bo odpoczynek kogoś tam zabił, czy coś tam porobił na ranking. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. Dobra, Kacper sobie spadł na dół. Aj, przeżył, myślałem, że Kacper tutaj zginie. O kurwa, co ja odwaliłem. Dobra, wbijamy do Kacpera. Kacper mi sojusz pokazuje, ale nie ma sojuszu. Dzisiaj wszyscy tutaj giną, ja jestem oszustem. Robię potężny oszusty, nie ma mowy o żadnym sojuszu. Nie ma żadnej po prostu litości. Ja mogę mu oddać itemy, ale teraz go po prostu zabijam. On pisze, czy może go screena. Nie, kumpel, teraz po prostu sobie tutaj giniesz. Potem cię ewentualnie mogę tepnąć. Znaczy nie ewentualnie, po prostu cię tepnę i wtedy sobie zrobimy screena. O kurwa, jakbym jeszcze polizał, ty, ale jajca bym jakbym polizał. Czy on nie powinien jeść koksa? No właśnie, zjadł koksa, padł bania. No i sobie go szybko zabiłem. No i tepnę go tutaj po prostu po itemy. I niech sobie wariat zrobi ze mną screena. Prawie sobie patrzę, tepnę tego tutaj Kacpra. On sobie wziął swoje po prostu itemy. No i git, niech sobie zrobi tego screena jak chciał i będzie po prostu spoko. Dobra, widzowie, kolejne ziomki tutaj tepają. Z tego co widzę, to tepał, widzowie, już ten PvP tutaj gofer chyba. To jest ten typek, co mnie wyzywał, że mi gildzie zaraz przebije. Ten Fario do mnie tepał. To my tepniemy może kreatywny 25. O, tepnijmy kreatywny 25 i zobaczymy, czy uda się go po prostu tutaj nam elegancko zabić. Mam nadzieję, że uda nam się go zabić. Zrzućmy sobie go na dół. Ale ja, widzowie, chyba źle tepnąłem, bo ja wpisałem tepa kreatywny zamiast go tepnąć do mnie. Także tepamy go jeszcze raz, widzowie, bo mały fail.
Dobra, gościu te... Uuu, 1000 rankingu ma kolega. 1000 rankingu ma kolega, zajebiście. Więc skoczmy go zaraz tam sklepać. Na razie nie musiałem używać moich dobierek, ale chyba teraz będę musiał użyć dobierki. Nawet tak planuję od razu zrobić, że wiecie, od razu sobie skoczę do dobiereczki. Dobra, ziomek jest w ogóle leksikiem. Uuu, zjadł koksa. Ziomo zjadł koksa tak szybko. Bardzo dziwne, szczerze wam powiem, widzę, że ziomek zjadł tak szybko koksa. Chyba ziomek źle po prostu się tepnął. Źle po prostu ziomek się tepnął, dobrany. I źle po prostu... No nie wiem, no, kurde, zazwyczaj przecież jak się, nie wiem, koksa się powinno jeść dosłownie przed samym tepnięciem, wtedy jest po prostu najlepiej. Ja bym się chciał tu dobrać, tylko ja tego nie przemyślałem za bardzo, że ktoś może tu po prostu stanąć i mnie odknokiwać od tego, a ten typ jak jest Aleksem, ale chyba wie o co chodzi z tą dobierką, że mnie tutaj cały czas odknokuje. Ale, o kuźwa, sam sobie, o kurde, ty, patrzcie skubańca, perłami tu za mną wjechał, no proszę, kurde. Co za gość, ty, perłami za mną tu wjechał normalnie, ale on już nie ma koksu, więc my go tutaj po prostu szybko sklepiemy, tylko rozwaliłem sobie wagonik, co mi się za bardzo nie podoba, będę musiał go na nowo postawić. Dobra, klepiemy zioma. 1000 rankingu, ile za niego dostanę? 70 punktów, o kurde, w tym momencie mam 705, no takie 70 punktów byłoby eleganckie. No, takie 70 punkcików byłoby naprawdę eleganckie. Dobra, jedzmy sobie koksika elegancko. Gość mi pokazuje sojusz. On chyba pereł nie ma, żeby wyperłować. No teraz mi sojusz pokazujesz, człowieku. A, ma jednak perełki, żeby wyperłować i sobie zrobił nóżki eleganckie. Tylko najgorsze jest to, że on sobie zrobił te nóżki w stoniarce. O kuźwa, ty, zaraz mnie wyrzuci za tego. No i zabiliśmy go sobie. 68 rankingu, także zajebiście. Mam już prawie 800, także zajebiście. Dobra widzowie, tepa do mnie kolejny ziomeczek, jest to ziomek o niku Radolinio, także TPA Radolinio. No i zobaczymy, czy uda nam się tego typa sklepać, oczywiście mam nadzieję, że będzie to nasz kill. No i ziomek tutaj do mnie tepnął, o, pokazuje mi sojusz, ale nie ma, ja jestem dzisiaj oszustem. Nie ma żadnych sojuszy, tutaj nie ma możliwości jakiegokolwiek sojuszu. Ja jestem dzisiaj po prostu oszustem. Tak jak ja zawsze typam do oszustów z czatu, którzy chcą mnie po prostu zabić w nogach, tak dzisiaj ja po prostu zabijam. Może nie w nogach, bo nóżek po prostu nie robię, no ale tak klepię. Jakby stwierdziłem, że nóżek nie ma sensu robić, dlatego że po prostu i tak każdy raczej używa tamte nogi. No i po prostu może w każdym momencie wyjść z tego, kuźwa. Oj, było niebezpiecznie, było bardzo niebezpieczne, widzowie. O kuźwa, ty, skubaniec sobie koksy dobrał. Ja pierdziele, no widzę, że jestem armatorem. Jestem armatorem, widzowie. Bo kurde, nie spodziewałem się, że tutaj ziemek pery wyrzuci. No bo ta jedna stoniarka, właśnie nie miałem drugiej szybkiej stoniarki, przez co jak rozwalam jedną, to ktoś sobie szybko i sprawnie może tutaj po prostu wrzucić, widzowie, perełkę. Dobra, ziomek zmienia seta. Ja nie raczej, dobra, teraz jem koksa, żeby nie plizać. Dobra, nie plizem, więc zajebiście. Musimy go sklepać, no nie ma innej takiej opcji. On chyba jeszcze innego koksa ma. Tak, to był jego ostatni koks. Tak myślałem właśnie, że ziomek zjadł koksa przypadkowo, bo zebrał te koksy z dobierki i zjadł od razu tego jednego koksa, więc spoko, ja się dobrałem, on tak naprawdę nic nie zyskał, także zajebiście. No dobra, kupię sobie może dodatkowo strężyka. Mam jeszcze jednego seta na zmianę, więc tego seta muszę po prostu zmienić, jak będę miał dużego loła, bo po prostu potem może być, widzowie, ciężko tutaj o cokolwiek. Dobra, jemy sobie koksika. Dobra, mam... zmienię seta. Teraz zmienię sobie seta, ale ziomek mi spierdzielił do góry, widzę. Ziomek mi spierdzielił do góry. Mi się za bardzo nie podoba, będę musiał go tutaj szukać. Ale na szczęście on mi ułatwia życie, bo stoi bez shifta i mi pokazał, gdzie jest, także spoko. Dobra, 20 sekund regenki ma ten chłop. O, tutaj jest. Tutaj jest ten ziomek, ale ja nie... Ej, bo ja nie mogę tego. O, kuźwa. Dobra, o, już myślałem, bo ja nie mogę przecież budować na kuboidzie, nie można. No dobra, łatwy kill, widzowie. Łatwy kill, widzowie. Także widzicie, jeszcze sobie zrobiłem skill na miniaturkę eleganckiego. Oj, ziomek sobie zakończył pięknym lizu, także zajebiście po prostu, widzowie. No i wbiliśmy 800 rankingu, 200 rankingu na plus, także spoko. Jakbym wbijał od zera, to pewnie by było okrągłe 200 rankingu na plus, ale też teraz też jest po prostu spoko.